czy wszystko jest lepsze z czekoladą? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. O. Tak. O, ładnie dzisiaj powiedziałeś poprawnie. Lubisz czekoladkę? Lubię czekoladę, ale to nie jest taki hot słodycz dla mnie osobiście. Ale nie może uważam. Być czekolada hot, jeżeli jest podgrzana. Może, i wszystko ale lepsza jest zimna. Ciepła czekolada, chyba o tym rozmawialiśmy ostatnio przy Kakale. Jest na przykład na stoku, jesteś na nartach i wypierzesz taką ciepłą czekoladę. Ale ja jestem człowiek mórz i oceanów, a nie gór i... Mórz i oceanów, tak. Rozumiem. Czyli taki gór... Aquaman, mówiąc dokładnie krócej, tak, dokładnie tak. No zresztą widać po kolorze bluzy, co nie... Tak, dokładnie. Z górami się nie kojarzy. Nie wiem, czy wiecie, Mandzia będzie grał w kolejnym Aquamanie, tak? Będzie pomagał Jasonowi Momoa. Na naszym Instagramie, czyli Instagramie mniej więcej, jest już teraz zdjęcie specjalne z planu. Tak, możecie zobaczyć. Tak, tak? 100% no scam. Zapraszamy. Teraz przejdźmy do zasad. W dzisiejszym odcinku zostanie dla nas tutaj przygotowane kilka potraw. Mhm. I będą one w dwóch wariacjach, czyli w takiej zwanej wariacji naturalnej, normalnej, podanej. Oraz w wariacji polanej czekoladą. I ja się spodziewam, że to będą przeróżne rzeczy, że to będą zarówno strachy kulinarne, jak i większe strachy kulinarne, jak i bardzo duże strachy kulinarne, jak i koszmary kulinarne. Na przykład wyobrażam sobie kebab polany czekoladą. Śledzia polanego czekoladą. Szprotkę. Tuńczyk. Czekaj, pomyślmy, co sobie absolutnie nie pasowało, że było polane czekoladą. Boże, orzech laskowy. To już bym sobie wyobraził. Tego ża! Dobra, idziemy do pierwszej rundy. To jest klasyczny Big Mac? Mhm. Nie, Ignacy, to jest specjalny Big Mac. Bułka została wypieczona. A nie, jest podgrzany z góry, dlatego ma ten kolor troszkę. Bułka, tak? Została wypieczona tutaj ze specjalnej pszenicy sprowadzanej prosto nie, ze Francji. Nie, jest po prostu trochę bardziej podgrzana. Jeżeli chodzi o sałatę, została ona wyhodowana w Katalonii. Ser pochodzi z japońskiego miasta... Kobe, dokładnie. Tam, gdzie pochodzi słynna wołowina. A wołowina to jest Impossible Meat. Okay. Dzisiaj wegański. I rozumiem, że McDonald's prowadzi... A tutaj jest zwykły. Ale drogą wygląda jak taki grzybek. Trochę tak. Bardzo ładnie. Trochę tak. Chodź, zacznijmy od klasycznego. Czy chcesz najpierw zacząć od czekoladowego wariacji? Powiem ci tak. Jestem zainteresowany czekoladą, to możesz sobie przypomnieć, jak smakuje klasyk. No, ja kojarzę, ale to warto spróbować. Ja powiem szczerze, że ostatnio, i to nie dlatego, że się przejadłem McDonald'em czy cokolwiek, ale ostatnio mam takie, że mam jakąś awersję. Tak? No, mam jakąś awersję makową, że nie mogę. No rozkroś, spróbuj to. To nie jest takie proste, wiesz? Dobra, to skorzystam z tego samego patentu w takim razie. Tak, możesz skorzystać z tego samego patentu, czekaj. Weź sobie ugryź i ja zaraz wezmę, też się nachylę, tylko się podsunę bliżej. Dobra. Chcesz sobie zderzyć smak, to proszę. Co? Jakie zdanie na temat tej wariacji? A spróbuj. Są rzeczy głupie, ale jak to się mówi, jeżeli coś jest głupie, a działa, to nie jest wcale głupie. Ała, moje zęby. Właśnie nie! Nie było aż tak źle, może nóż ugryzłeś. Mhm. A, tak? Nie, no nie. Byłbym w stanie uwierzyć. Ale go przegryzł. Nie no. O. Powiem tak, jest to ciekawe. Nadrażliłeś zębów, tak mi weszło idealnie w środek. Ej, nie było to złe. Nie było to złe, nie było to poskonane. Czy było to lepsze? Mają o tak. Nie. Z tej kaloryczności Big Maca nie uważam, że to jest najlepszy pomysł we wszechświecie. No. Ale jeżeli ktoś ma bardzo duże problemy z masą i lubi słodkie, w sensie ja lubię połączenie słodkiego i słonego. Ja wiem, że ty nie przepadasz za tym połączeniem generalnie. Nie. Ja uważam, że to ze sobą nawet współgra, a tobie w ogóle nie, całkowicie nie odpowiada, czyli cokolwiek tutaj było. Nie. Nie. Wiesz, co mi odpowiadało? No. Bardzo ładnie wyglądało. Prezentacja była bardzo ładna. Poza tym już nic. Dla mnie otrzymuje punkt stylu Big Mac. Otrzymuje punkt stylu. Myślę, dobrze, że McDonald's powinien się wskazać, co jest lepsze. No ja uważam, że lepsze jest klasyczne. No dobrze. Wiesz co, tutaj najbardziej mnie boli w jedzeniu tego wszystkiego. Ilość, jak się brudzisz tym wszystkim, co nie? Ostatnio, nie wiem, co się stało, właśnie, po mojej... Może jak to źle zabrzmi, bo powiedziałem wcześniej, że mam wersję makową, a teraz chciałem wejść z takim pozytywnym. Nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio w Kefsie naprawdę zaczęły być smaczne kurczaki. To spróbuj, to spróbuj. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nadal to powstrzymał. Nad talerzem gryźnie. Ciężko to ustrzeć. Dobra, a co? Ja spróbuję złapać tego drugiego. Ale ciepła ta czekolada. Mięso z czekoladą nie jest takie złe. Naprawdę nie jest złe.
Jest tej czekolady bardzo dużo. Mhm. Jakby jej nie było tak dużo. Jakby była cięższa, ja bym... Wiem, mhm. Ignacy, wiem. No. Chcesz się umoczyć w czekoladzie? Mhm. Jak taki dip. Jak mhm. taki dip. Hmm. Co? Spróbuj. Ciekawe. Teraz lepiej. Teraz dużo lepiej. Mhm. Bo tak to jest za dużo tej czekolady, ale o tak... To nawet działa, bo to troszeczkę mi przypomina, jeżeli chodzi o słodkość. To inne pytanie. Hmm? Czy stripsy jesz z dipem w takim razie? Jem. A, bardzo rzadko. Ja ten majonezowy czasami lubię. No właśnie, a ja jeżeli jem z dipem, nigdy nie jem z dipem pokroju barbecue, bo nie lubię słodkich dipów. Mm-hmm. Ale dla mnie czekoladowy dip jest na poziomie równym do dipa barbecue, jeżeli chodzi o słodkość. Będę. Czuję to jako potrawę deserową. Tak, jest dla mnie spoko. A czy jest lepszy? Myślę, że nie, ale na pewno miałby swoją niszę. O tak bym powiedział. Uważam, że tak. Kurczak w czekoladzie? Nie. Kurczak z dipem czekoladowym? Tak. Mhm. Więc co jest nasza odpowiedź tutaj? O, stary, biała czekolada w czekoladzie ciemnej. Jak wszyscy wiemy, biała czekolada jest najlepsza. Nie jest czekoladą. Nie jest czekoladą, tak, nie jest czekoladą, ale ja uwielbiam białą czekoladę. Biała czekolada to jest tak naprawdę cukier w kształcie czekolady. Wiesz co? Mnie moja mama nauczyła się białej czekolady, bo miałem alergię na kakao. I po prostu bardzo miałem dużo uczulenia od tego, dlatego że... Ignacy zginie w dzisiejszym odcinku, no, przekonajmy się. Ale to wygląda, szczerze, jak taki rodzaj batonika i to jest zimna czekolada, nie? Zarobiście? Lepiej. Kozacko. Lepiej. Pamiętam, taka Milka, jak krowa, że miała te białe i rewelacyjne. To jest świetne. Tamte co gdybyśmy używali 100% mózgu. Tamte dwie pajacerskie rundy, zapomnijmy o nich. To jest świetne. To jest doskonałe. Chipsy. Czy to są dobre chipsy? To są najlepsze chipsy, fromaża. Nie, to są chyba zielona cebulka, tak? A... To jest bardzo dobre chipsy. Rewelacyjne. Też bardzo porządne chipsy. Nie ma się czego wstydzić. To co? Próba? Próba. Próba smaku. Wygląda jak taka przekąska, taka deserowa, co nie? Jakbyś takie ciasteczka dostał na stole. Fajne! Czy jesteś jedną z tych osób, które w dzieciństwie zjadły kiedyś, doświadczyły w ogóle radości życia z jedzenia kanapki z chipsami z batonikiem? Nie. A ja tak, ja sobie kiedyś taką zrobię. To był jeden z najlepszych dni w moim życiu. Naprawdę? Tak. Ja teraz mam tak... To mnie zabiera w podróż do tamtych dziwnych rejonów kulinarnych. Jak się miało kilka lat i się eksperymentowało, takie głupie rzeczy się robiło. Było miałem tak, że w domu jakby co zasady nie jadłeś jakoś tam super niezdrowy, czy coś takiego. Więc jak poszedłem na studia, to zacząłem sobie pozwalać na wiele różnych rzeczy, których nie mógłbym zrobić, jak byłem mały. Czyli na przykład mogę sobie zjeść paczkę chipsów przed obiadem. Mama mi normalnie powiedział, nie jest przed obiadem, będziesz najedzony. A teraz mogę. I dzięki temu to jest właśnie prawdziwa dorosłość. Ale my już nagrywaliśmy dzisiaj odcinek obiadowy, zatem już jesz deser. Tak, teraz sobie jem deser. Proszę tak, bardzo. Bardzo proszę. Nie czy to jest lepsze? Nie jest inne, ale... Jest inne, nie lepsze. Ciekawe? Jest fajne połączenie. To znaczy, ciężko jest tak, tytuł odcinka jest, czy wszystko jest lepsze. W większości przypadków nie wszystko będzie lepsze, czekolada ale... Czekolada była dużo lepsza, no. Czy wszystko będzie fajnym połączeniem. Aha. To jest fajne połączenie. Ja, tak. Ponownie, słone i takie, wiesz, jakieś przyprawowe i do tego słodkie, no to dla mnie po prostu to jest super połączenie. Uwielbiam bardzo takie dziwne połączenie. Kombinacje smakowe, które pozostawiają twoją buzię w takiej stanie niepewności. Tak. Troszeczkę taką przerażoną, trochę, wiesz, tak, że nie wiem, czy się schować, czy te kubki smakowe nie chcą przestać działać i uciec na przykład, wyemigrować na przykład do innego kraju, czy coś w tym stylu. Okej. Okay. W każdym razie ja czuję totalnie. Czuję to totalnie, idziemy dalej. Jabłko w czekoladzie. To jest popularne. To jest popularne. Jeżeli pójdziesz kiedykolwiek na jaki rynek w mieście, ja akurat gry znam, takie, jak były na takich targach. W każdym większym mieście, gdzie jest rynek, co trzy dni jest event pokroju. Siema, mamy festyn! Jak jest festyn, to jest to. I to kosztuje 10 zł. To prawda. No. Czy możemy porozmawiać sekundę na temat... gier miejskich? Na temat cen w miastach podczas takich festynów, gdzie się zjeżdżają ludzie właśnie z okolicznych małych wiosek, żeby zaoferować właśnie swoje rzeczy, żeby pokazać. I sobie kupujesz kiełbaskę, kupujesz sobie chlebek, patrzysz, musztarda moja ulubiona, kiełbasa z musztardą, przecież z ketchupem jak plebs nie będę jadł. Oczywiście, po czym patrzysz na rachunek sobie, zapłaciłeś kartą, nie spojrzałeś, bo ktoś cię zagadał. 70 zł? Słucham? Przepraszam. Byłem młodszy. Byłem z ojcem, z bratem na koncercie Metaliki i pamiętam, to było na Stadionie Śląskim i było tak, że pamiętam,
Mówi, tato, masz kiełbaskę, ale bym sobie chętnie zjadł, nie? I wtedy mój ojciec powiedział, co, zobacz ile ona kosztuje. I wtedy ta kiełbaska w Stadionie Śląskim kosztowała 15 zł, czy tam 10 zł, w ramach koncertu, Metaliki, nie? I to było bardzo dużo. Ale to było, jak ja byłem w piątej podstawówce, czyli jakieś 48 lat temu. To jest to warte jakieś 4 sztabki złota. Mniej więcej coś takiego. Jeżeli uwzględnimy inflację i mój wiek, tak, 2 bitcoiny, coś takiego. Spróbuję to faktycznie. Jest spoko, ale czy lepsze? Chyba jabłko jest lepsze, stare. Mhm. Jest słodkie. Nie lubię jabłka, jak są... Jakie jabłko jest najlepsze? Machlintasz. Najlepsze jabłko to jest zielony, wykręcasz mordy. Tam lubisz najbardziej tego kwaśnego? Taki im kwaśniejszy, tym lepszy. No niby pochodzę z rejonu jabłczanego, ale nazwy jabłek nie znam. Ja też nie znam, dlatego powiedziałem zielony, wykręcasz mordy. Okej, dobrze, to jest nasza wewnętrzna nazwa. Dobra, czy tu jest lepsze? Nie. Nie. Nie uważam, że jest lepsze. Klasyczne jest dużo lepsze. Nie uważam, że jest lepsze. Zbrodnia przeciwko ludzkości numer 3. Popcorn na słodko zamiast na słono. Zaraz, znajduje się on tuż obok sernika z rodzynkami. Tak. I pizzy z ananasem. Nie. Tak. Jezus Maria. Co to jest? Ale się wygląda ładnie, nie? Wygląda ładnie, ale nie... Wiesz, róża też ma kolce. Ty poeto, mój kochany. Ty! Chcę to nienawidzić, ale to jest słono-słodkie. No. No mam słabość do słono-słodkiego, jak teraz odkrywam. Bardzo dobre. Jest to słone. No. Bardzo chcę to nie lubić, ale to jest smaczne. Jest to lepsze niż jabłko w tej czekoladzie. On ma coś jak chipsy, że jest, przez to, że jest chrupkie też jest bardzo dobre, nie? W ogóle nie wiem, co to, czemu to, jakie to jest rodzaj czekolady? To jest mleczna czekolada. Ale jakiej firmy? Nie mam pojęcia. Bo smakuje ona jak Magic Starsy, jakieś zimna. Mam pytanie. Jak się nazywają te kuleczki? One były popularne na rynku w Wielkiej Brytanii, w Polsce też są. Meltersy, to takie kulki czekoladowe. I one w środku mają takie kukurydziane, że jak one tak się chrupią. W Polsce to się nazywało chyba Milka Lila Stars, te takie kuleczki były do jedzenia. Ma to podobny smak jak tamte, że one tak pięknie ci, jak gryzłeś je, to tak ci się rozkruszyły się pięknie w ustach i miały taki właśnie crunch przy gryzieniu. I podobnie mają właśnie... Fajny jest popcorn z czekoladą, nie hejcę go, na pewno lepszy niż z karmelem. Na pewno lepszy niż karmelowy, słodki popcorn dostępny w kinach, gdzie zawsze ciebie pytają, siema, popcorn coś na słono czy na słodko, a ty taki... Niech ktoś wejdzie na salę z takim popcornem, cała sala zasuwa popcornem z karmelem, tak leci wtedy. Ale to się nie zdarza. Ale jak już ci się zdarzy... Nie zdarza się! A może ktoś przyjedzie ci z zagranicy... Zdarzyło ci się to kiedyś? Tak, raz. Dlatego o tym opowiadam, o tym wydarzeniu. Czuję. O tym, jak zapierdzielało po całej sali. Ignacy od 6 lat chodzi na spotkania psychoterapeuty. Przestaję chodzić do kina z tego powodu. Fobia Ignacego przed kinofobia to się nazywa. Ignacy od 7 lat nie był w kinie. Dzięki temu zostałem potem kinomanem. Myślicie teraz o SMS-a o treści halo, halo Ignacy, nie bój się kina, pod numer mniej więcej ty. Bardzo prosimy, a my idziemy do kolejnego. To chyba sobie wykrakaliśmy, co? Czy mogę? Jest karta wyjścia z rundy? Albo karta podmiany prowadzącego? Nie. Hubert, chcesz się podmienić? Masz mikroport? Możecie dostać kartę wiaderka. Podmieńmy się. Ja tego nie zjem. Podmieńmy się, proszę cię. Nie ma szans. Tato, zjedz za mnie. Teraz to tato zjedz za mnie, a wcześniej było będę używał memu starego, boomer, śmieszny tato. No to ty się wychowałeś jedząc takie rzeczy akurat. Właśnie nie, że ryb nie jem. Proszę, co mi jest złe, ale to chcesz spać. Ja przepraszam, ja naprawdę tego nie spróbuję, tak nienawidzę. Stary, musisz. Nie cierpię. Jesteś prowadzącym tego programu. Będzie wiaderko. No, trudno. To ja muszę wiaderko mieć. Naprawdę potrzebuję wiaderka. Weź wiaderko i spróbuj. Nie jest takie złe. Mam nadzieję przynajmniej. Poczekaj, pożyczę sobie tak. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o ilość obrzydliwych rzeczy, to spróbowałem, to już te napoje gazowane były lepsze. No. Dawaj, będę walił wiadro na odcinku. Proszę cię bardzo. Nie jest takie złe, tylko ukryj z rybą, bo tu masz całą czekoladę. Cicho bądź! Patrz jaki bredny. Popatrzę, czy dobrze. Nie, no weź sobie ukryj kawałek ryby i sobie wiesz czekoladę, na co ci szkodzi. No dawaj tak, weź, za tatusia. Dlatego nie mam kontaktów z rodziną. Co? Ty nie było takie złe! Czy ryba z czekoladą jest lepsza? Tak, jest dużo lepsza.
Jak można popełnić wszystkie grzechy w jednym miejscu? Mamy pizzę hawajską oraz pizzę hawajską polaną czekoladą. Daj Polakowi, nie? Dobrze. Jak na wakacjach, nie, Mandziu? Co nie? Jak na Hawajach w Kanadzie. No właśnie chciałem powiedzieć. Z greckim towarzystwem. Tak. Nie no, powiem wam od razu. Jak odsuniesz ten... Od razu wiecie co? Jest coś takiego, jak jesteście tak bardzo głodni, już jesteście osłabieni czy coś w tym stylu i wtedy coś ugryziecie, jakieś jedzenie, to wtedy was ma... Macie taką energię. Jak sok z gumi jagód. To teraz, jak ja potem śledzę, jak właśnie straciłem chęci do życia, już powoli myślałem, że to chyba ostatni dzień na tym planie mniej więcej, to teraz już nie, spokojnie. Czyli kolejne sezony możemy ciągnąć. Dobra, to zrobimy. Ja korzystam z dipu pizzowego. Ale musimy zjeść całą pizzę, nie możemy zdipować. Do samego końca, się zgadzam. Czy chcesz się dalej kłócić? Tak. Dobrze, to ja już do samego końca. Do samego końca musimy tą pizzę zjeść? Tak. Czyli że cały kawałek. To może jednak dip. Dobra. Dawaj. No dawaj. Nas, mamy jeszcze dwa odcinki jedzeniowe dzisiaj. Powiedziałeś, sprawdza. To jest też dla ciebie. Chcesz... Ja przeżyję. Wiesz, że ja jestem w stanie zjeść praktycznie wszystko na tym planie. Nawet jak czegoś bardzo nienawidzę. Ja tutaj dbam o... Ja chcę, żeby twoje dzieci miały ojca. A ja chcę, żebyś nie miał dzieci. Dobra, chodź, musimy ugryźć. Mam dwa koty. Dawaj, no, okej, to one też muszą mieć ojca. Kurde, musisz ugryźć. Okej. Z dipem jest super. Spróbujmy full czekoladę. Czekaj, bo to jest straszne tutaj. Co jest? Chusteczka jest. Nie, o nie. Jezu, jak mocno. A weź zdipuj. Już nie przesadzajmy. Nie no, weź zdipuj. Dipnij. O tak, dip. No, o. Ja wiem, że nie lubisz tego połączenia, ale... Ignorując swoją personalną wandetę przeciwko tej pizzy. Nie no, ja po prostu uważam, że pizza z czekoladą nie grają. Ja uważam, że z dipem nie jest zła. Ale czy to jest lepsze? Absolutnie nie jest lepsze. Po prostu pizza nie da się ulepszyć ideału, słuchajcie. O, ale mocne słowa jak na 13-latka. No, nie przesadzajmy. No, pizza hawajska jakby jest lubiana przez ciebie i jakieś trzy inne osoby na świecie. Tyle osób, co by więcej Twittera w Polsce używa. O, wiem, idealnie. Wreszcie mam, Hubert, zadanie dla ciebie przy publikacji tego odcinka. No. Ankieta! Ankieta. Na społeczności. W karcie, o tutaj, w prawym górnym rogu będziecie mieli. Albo tutaj. Albo tutaj będziecie mieli. Możecie rozstrzygnąć, czy hawajska... Czy lubicie pizzę hawajską? No, tak lub nie? Tak, nie. Dwie odpowiedzi. Hubert, czy to było ostatnie? Tak, to było ostatnie. I teraz obstawmy wyniki ankiety. Ja uważam, że 60% nie lubi, 40% lubi. Ja jeżeli nie traficie z wynikami ankiety, to w następnym odcinku będziecie jeść koreczki śledziowe. Pamiętaj, że zagięcie są specyficzne. Dobrze, to rzucę inaczej. Ja twierdzę, że będzie 55 na, że nie lubi, 45, że lubi. Jezu, ja tutaj tak widzę, rzucam. Że takie poważne statementy, a jak już idzie do procentów, to już bezpiecznie. A wiesz dlaczego? Bo jakby dużo ludzi też głosuje trochę na przekór. Nie, tak nie jest. Głosujcie na przekór. Dobra, to głosujcie zobaczymy. Z sercem, nie zobaczymy. Na przekór. A to jeszcze powiedz mi szybciutko, co dzisiaj faworyt? Dla mnie wyróżnienie... Biała czekolada. Jako wyróżnienie ciekawe... Popcorn bardzo, ale jako takie wyróżnienie po boku, to bym dał kurczaka macanego w dipie czekoladowym. Tak, to było ciekawe. To było ciekawe przeżycie, ale ciekawym również przeżyciem jest każdy odcinek mniej więcej we wtorek i sobotę o godzinie 18. Dzięki za oglądanie. Cześć. Cześć.